Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Wszyscy pamiętamy dymy, które towarzyszyły zmianie herbu Juventusu na stylizowaną J-kę, ale znaku klubowego zmieniać nie trzeba, by wzbudzić duże emocje. Szanowni Państwo, witamy w Radomiu. Z nazywaniem mięsem produktów wege jest trochę jak z herbem Radomiaka. Frustruje głównie tych, dla których nie jest to codzienność, a siódmej ekipie ubiegłego sezonu ten znak towarzyszy od ponad 70 lat. Jest wszędzie też na muralach, wymalowany przez naszych kibiców, po prostu jest wszędzie. Taki powinien zostać, taki jest. Koniczynka to koniczynka. Jak może się nie podobać herb? Tradycji się nie zmienia. Najpiękniejszy herb na świecie. Zawsze z bratem urządzamy sobie zawody co święta. Kto ładniej narysuje herb Radomia? Nic nie mam do tego herbu. Wręcz przeciwnie, ja go bardzo lubię i szanuję. Złośliwi powiedzą, miłość może zaślepiać, ale z ekspertami dyskutować trudniej. Pomimo tych wszystkich niedociągnięć graficznych, znalazłem trzy pozytywne cechy tego herbu. Po pierwsze, jest charakterystyczny. Żaden inny klub nie używa wykresu kołowego, tudzież grafu jako swojego herbu. Po drugie, jest długowieczny i po trzecie, budzi emocje. Jest to ogólnie cecha dobrych dzieł sztuki. Szukając jakby w historii sztuki odpowiednika, mnie najbardziej kojarzy się z fontanną Marcela Duchampa. Zaburza pewien kanon, do którego taki powiedzmy kibic piłkarski przywykł. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiła się propozycja odświeżonego herbu. Choć w internecie zrobiło się głośno, w klubie przynajmniej oficjalnie tematu nie było. Wiemy, jak ważny dla całej społeczności kibiców Radomiaka jest herb naszego klubu. Wiemy też, jaką drogę przeszedł wraz z sukcesami naszego klubu. Natomiast nie ukrywamy, że jeśli doszłoby do jakiegoś odświeżenia herbu, to ciągle pozostawalibyśmy tutaj w ciągłym kontakcie z kibicami. Moja propozycja sprzed paru lat, która się pojawiła, była zupełną zmianą tego, co jest nadal obecne w klubie. My też, jeśli doszłoby do tego, nie uciekalibyśmy, natomiast mówię, bardziej odświeżenie, aniżeli zmiana. Na ten moment, jeżeli miałbym coś ja osobiście zmienić, albo miałbym doradzać Radomiakowi jakieś zmiany ewentualne, to byłoby to przede wszystkim odświeżenie tego logotypa, ale z pozostawieniem tych właśnie elementów, które są obecnie widziane w tym logotypie, czyli tych kółek, bo jednak te kółka są bardzo, bardzo jednak przez kibiców lubiane do dzisiaj. Kibiców słuchać należy, to pamiętamy choćby z Gdańska i jeżeli mam być zupełnie szczery, to kurczę, zaczynam rozumieć kibiców Radomiaka, bo futbol to sztuka, a w sztuce liczy się oryginalność.